No, spodziewam się tego, że będę potrafiła pracowników przekonać do tego, żeby przystępowali do pracowniczych planów kapitałowych. Będę im umiała wtedy opowiedzieć cały mechanizm, jak to będzie działało, jaką procent składki pracownik będzie płacił, jakie będzie dopłacało państwo do tego. Uczestnicy przychodzą na szkolenia z mieszanymi uczuciami. Mają dużo wątpliwości na temat pracowniczych planów kapitałowych. Szkolenia są dobrym miejscem, żeby te wątpliwości rozwiać, bo to jest dobry program. Pani prowadząca bardzo miła, bardzo w przejrzysty sposób opowiedziała nam o PPK-ach i jak do tego praktycznej strony podejść. Pracodawcy największy problem mają w zrozumieniu w praktyce, jak wdrażać te programy. Najbardziej wartościowe zawsze są konkretne przykłady. Było ich sporo. Pani prowadząca wyjaśniała nam na różnych takich konkretnych przykładach. Myślę, że wychodzę z dużą wiedzą, ogromną wiedzą, którą w jakiś sposób będę w stanie już lepiej przekazać to pracownikom. Uważam, że chyba to rozwiązanie będzie w jakiś sposób procentowało dla przyszłego emeryta, tak? Wstępnie uważam, że bym na pewno zachęcała. Jest to inwestycja w przyszłość, ponieważ możemy sobie odłożyć jakby dodatkowe środki finansowe na naszą emeryturę. Zachęcam wszystkich, którzy mają wątpliwości na temat pracowniczych planów kapitałowych, do udziału w szkoleniu. To jest najlepsze miejsce, żeby o tym porozmawiać, żeby opowiedzieć o swoich wątpliwościach i znaleźć najlepszą informację na temat tego, jakie te programy pracownicze są.